Ten kamieniołom nazywa się żbik, od nazwiska brygadzisty, który nadzorował wydobycie granitowego ciosu na kolumnę Zygmunta. Oryginalna kolumna ustawiona w Warszawie w 1644 roku została zniszczona w czasie Powstania Warszawskiego. Po wojnie podjęto decyzję o odbudowie. Znalezienie odpowiedniego kamienia nie było łatwe. W Szczelinie próbowano wydobyć elementy na kolumnę Zygmunta. W Szklarskiej Porębie tak samo. Niestety elementy tam okazały się uszkodzone, pęknięte. I temat został rzucony tutaj w 1948 roku. Kolumna Zygmunta w Warszawie stoi, cieszy Polaków, cieszy całą Polskę. Z takich kamieni wydobytych w tym miejscu powstał też pomnik bohaterów Westerplatte, powstańców śląskich w Katowicach, pomnik na Polach Grunwaldzkich i pomnik Ernesta Malinowskiego w Peru. Lista budowli ze strzegomskiego granitu jest bardzo długa. Tutaj w Strzegomiu i w okolicach wydobywa się najwięcej i najczystszego surowca, czyli granitu w skali Polski. W strzegomskich wyrobiskach oprócz granitu można znaleźć także inne minerały. Kwarc dymny, wiadomo, to jest klasyka minerałów ze Strzegomia. Desmin, ortoklast, no i oczywiście te rzadkie rzeczy. Lista jest długa, minerałów ze Strzegomia jest ponad 100. Oczywiście kamienia, który obrabia kamień, on jak znajdzie coś takiego, to raczej jest niezadowolony. A geolodzy, a szczególnie studenci, studentki, to aż się biją za takimi znaleziskami. Według badań geologicznych przy dzisiejszym tempie wydobycia granitu w okolicach Strzegomia starczy jeszcze na 500 lat. Strzegom, Albert Bystroński.